trywialna, jest bardzo duża i w tej przestrzeni funkcjonuje wiele graczy i jest to swego rodzaju medialny ekosystem. Ten ekosystem się zmienia. Obecnie widzimy gigantyczną zmianę za sprawą no tego, w jaki sposób, jak szybko rośnie udział mobile, szeroko rozumianego, tej platformy mobilnej w konsumpcji mediów. Trend, który teraz obserwuję, to jest przede wszystkim wideo, czyli widać, że ludzie chcą oglądać wideo i tutaj mamy bardzo dużą walkę pomiędzy wszystkimi graczami. No i cały obszar visual contentu, czyli właśnie Instagram, Vine, czyli 6-sekundowe krótkie formy wideo, czyli obrazek, ale to wynika z tego, że my mamy bardzo mało czasu. Ja bym sobie wyobrażał taki think tank na temat właśnie tego, jakie są media dzisiaj, jakie są zagrożenia, jakie są szanse, czego chce społeczeństwo, bo nie chcę mówić publiczność tylko, bo mnie publiczność jako publiczność sama sobie interesuje oczywiście, ale publiczność to jest po prostu jakaś ważna część szerszej sprawy. I żeby potem się zastanowić, czy my coś możemy zrobić wszyscy razem i czy z osobna coś można zrobić i dokąd zmierzamy w ogóle i jak z jednej strony budzić w ludziach prawdziwą ciekawość, to znaczy taką dobrą ciekawość innego, a nie tylko ciekawość jakichś tam skandali, głębszą ciekawość, która dla mnie łączy się z empatią, to znaczy z umiejętnością utożsamienia się z kimś innym, zobaczenia rzeczywistości z jego punktu widzenia, co moim zdaniem zanika. I nad czym nie dość też pracują ci, którzy produkują treści. I think the panel was really fascinating and the different points of view that we were discussing were something that definitely inspired me. In terms of curiosity, I think this research is, again, a big inspiration. It's inspiration that we can find that so many nations and so many people are curious, and they find television as a main medium to actually sparking that curiosity and putting them, starting the journey of discovery. And that's a big finding, and that's a big plus for discovery.